Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Fallout 4. Luknijmy sobie do naszego Pip-Boya. Tutaj mamy kwestię mapy. Okej, czyli co? Mamy iść do domu. Przynajmniej jest to, z tego co widzę, chyba tylko jedyny znacznik na mapie. I ta mapa jest dosyć konkretna, czyli tutaj mamy sporo chyba miejsc do zwiedzania. Dobra. Chyba po prostu tędy, co? Sobie przeładujmy. Tak się rozglądam, bo to jest jakaś rzeczka. Tam jest mostek, czyli tak jakbym mogła tym mostkiem sobie swobodnie przejść, to nie wiem, czy nie powinnam po prostu tędy iść. Może tutaj też coś znajdę. O, patrzcie. Od razu lepiej. Ciekawe, że gra od razu odwróciła mnie w kierunku tamtego zejścia. Wtedy nie znalazłabym tych ciekawych rzeczy. To jest jakaś przyczepa, tu na pewno coś znajdę. To jakiś szkielecik. Oj, chyba nie zdążył dobiec. Opona? Mogę podnieść? Nie. Okej. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Truposza. Wentylator. Mielonka. Dobra, jakieś kapsle, kubki. Kolejne naboje. Dobra, popielniczka. Co tu jest? Nie działa to. O, co to? Sprężynowiec. Konkretnie, widzę, że nożyk mamy. Luknijmy na ekwipunek. Czy my sobie tutaj możemy jakoś go... Okej, możemy dodać do ulubionych. Wykaz profitów. A, tutaj możemy sobie dodawać różne umiejętności. Okej, w takim razie na razie korzystajmy sobie z tej broni. I zejdźmy tym normalnym zejściem. O kurczę, ale tu dużo osób nie zdążyło dobiec w ogóle. Masakra, potężni się spalili, po prostu nic z nich nie zostało. Dobra. Kurczę, no nie chciałam strzelać, no ale cóż. Wymskło się. Odkryto sanktuarium. Okej, ja mam wrócić do domu, co prawda. Ale fajnie by było tutaj sobie przejrzeć te wszystkie domy, nie? Myślę, że mogłabym tu znaleźć naprawdę sporo różnych ciekawych rzeczy. O, Cotsworth. As I live and breathe. Oh, it's really you. Cotsworth. What happened to the world? The world, sir? Well, besides our geranium still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. back. Where is your better half, by the by? She's in a better place. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sure
does so love that game. Is the lad with you? Sean's been kidnapped. But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Wow, minęło 200 lat? 200 years? What? Are you? A bit over 210, actually, sir. Or give and take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. 2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car, the car! How do you polish rust? Stay with me, pal. Focus. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believed the missus was going to present it to you as a surprise. But then, everything happened. Thank you, Codsworth. You're welcome. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Ciekawe, gdzie nas zaprowadzi. Ja jestem ciekawa, czy sobie z nimi poradzi, czy... Okej, dobra. Gdzie ona spadła? To chyba jakieś muchy, też takie trochę zmutowane. Mucha mięsna. O, kapsle też dostajemy z nich. A, to po co tam wchodziliśmy? Chyba jednak mamy iść dalej. No to jest kolejna mucha. Dobra, niech on się z nimi rozprawi. Ja nie będę sobie marnować amunicji w takim razie. Okej, zbiorę co jest z tych much. Jakieś gruczoły. Hey, Codsworth. Here. Come on, Codsworth. I need your help. Where can I go? Well, you could head into the city. Concord is nearby. But the people there are as put together as I am. There's still people alive in Concord? Yes, although they're a bit rough. You remember the way? Just across the southern footbridge, out of the neighborhood, and past the Red Rocket Station. I shall remain here and secure the home. Okej. Myślę, że fajnie by było najpierw się tutaj rozejrzeć, czy ewentualnie mamy coś
do wzięcia stąd. Już poza tymi muchami. O, spinki. Dobra. Spinki będą nam służyć do otwierania sejfów, które będziemy napotykać w świecie. Okej, plastikowa dynia. Jakieś zabawki. Fajnie było też mieć miejsce, gdzie mogłabym zrzucać te wszystkie śmieci. Zobaczmy sobie, jak w sumie jesteśmy obciążeni. Śmieci. 50 na 260. Dobra, nie jest najgorzej. Ale mimo wszystko wolałabym iść, że tak powiem, w trasę. Bez nadmiernego bagażu. Dobra, tutaj nawet nie mogę wejść. Te domy są zawalone. Czy w skrzynkach coś jest? Dobra, zobaczmy, czy tu możemy wejść. Muszę też uważać, żeby mnie tutaj te muchy nie pogryzły, bo jest ich tutaj najwyraźniej trochę. Dobra. Coś czuję, że jak my się tu porozglądamy, to trochę nam się ten ekwipunek zapełni. Coś mi się tu wyświetlało. A, że po prostu mogę usiąść, tak? Dobra, nie, siadać nie chcę. Zauważyłam, że właśnie jak są te O, patrzcie, co to? Skrzynka, taśma i klucz. Widzicie? Umknęłoby mi to. Dobrze, że tu weszliśmy. Okej, czy coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie. Dużo jest tych mebli, na których można usiąść. Mam jakaś żarówka. Co to w ogóle? O, tutaj kolejne naboje, 36 sztuk. No powiem wam, że jak tak dalej będzie szło, to może nawet nie będziemy cierpieć na brak amunicji. No ale tutaj też, co by nie było, gra wymaga zbieractwa, więc żeby mieć amunicję, musimy tu trochę poszperać. O, co tutaj mamy? No, Coca-Cola, butelka, jakaś fasolka. Dobra, co to? Czy to mogę podnieść? Miska dla psa. W ogóle tutaj takie różne graffiti zauważyłam. Nie wiem, czy one coś znaczą. To jest coś do podniesienia? Chyba nie, jakieś świeczki, nie świeczki. Dobra, luknijmy dalej. Te domy są raczej takie mniej więcej identyczne. Jeśli chodzi o kwestię rozkładu. O, i tutaj często takie jest lustro, to tam w tych pochowanych szafeczkach widzę, że są te steampaki, które dają nam życie. Patrzcie, jest safe. To wygląda, jakby tutaj w ogóle Halloween miało być. Dobra, luknijmy safe. Nie chcę nic mówić, ale jeśli chodzi o otwieranie zamków, używaj, by odpowiednio ustawić spinkę, używaj prawego, by obracać śrubokrętem. Jeśli wybrane przez ciebie położenie jest prawidłowe, zamek obróci się i otworzy. Jeśli zamek stawia opór, puść prawą stronę i użyj lewej, by zmienić położenie spinki. Okej, czyli lewą obracam spinkę, dobra. A prawym śrubokrętem mogę je otwierać. Dobra, czyli to trzeba obrócić. Nie, to może w drugą stronę. Nie, jeszcze tak jakby. Te spinki pękają, to jest najgorsze. Ja się stresuję w tych momentach. Nie umiem tego robić. Może za mocno. Mamy 5 spinek. Dobra, jak nie uda się za pierwszym razem, to spróbujemy za drugim.
Widzicie? Te spineczki pękają tam przy którymś razie. To naprawdę to trzeba się wczuć, żeby to pootwierać. Trzeba delikatnie z jednej strony. Czyli tutaj troszeczkę. Prawie. Naprawdę niewiele brakuje. Kurczę. Jeszcze minimalnie bym powiedziała. Jeszcze ociupę. Udało się. Świetnie. Wow, ile rzeczy w sejfie. Pistolet, dwa medeksy, jakieś mentaty, 30 naboi, naboje do strzelby, przedwojenne pieniądze i srebrny zegarek. Warto było, naprawdę warto było. Mam nadzieję, że ja będę zdobywać sporo tych spinek, bo mistrzem otwierania sejfów nie jestem i raczej nie będę. Więc sporo spinek się przyda, szczególnie, że pewnie będą różne poziomy łatwości, trudności otwierania tych sejfów. Dobra, tu kolejny dom. A co? O, grognak barbarzyńca. Udało nam się znaleźć jakąś gazetkę. No dobra, rozumiem, że to są jakieś elementy kolekcjonerskie, które możemy zdobywać w grze. O, wódka. Nieźle. Jest i toster. Pokrywka. Rondelek, solniczka, młynek. Ojejku. No powiem wam, że z takimi ilościami tu naprawdę tutaj sporo wszystkiego. Dobra, wejdźmy do łazienki. Mamy coś za lustrem. O, 7 spinek. Świetnie. Jednak warto tu się było pokręcić, żeby to wszystko pozdobywać. Paliwo. W ogóle to wszystko. To wygląda trochę jak nasze mieszkanie w sumie. To chyba jest nasze mieszkanie. Dobra, tu nic nie ma w szafkach. Tak, to jest nasze mieszkanie. Zabawkowy samochód, grzechotka. Jakaś gazeta. Nie, co to jest? Wybierz atrybut, który chcesz poprawić. Siła, percepcja, wytrzymałość, charyzma, inteligencja. Tu jakiś punkt zdobyliśmy? No to poproszę siłę. Jakiś klocek. Dobra, kolejny klocuszek. Tu jakaś gra leży. No ciekawe, czy uda nam się odnaleźć syna, czy w ogóle jest taka możliwość. Nice. W komodzie chyba nic nie ma już więcej. Dobra, wyjdźmy stąd. Tu jeszcze jest jakiś dom. Taśma, śrubokręt. Maszyna, kolejna taśma. Pracownia rusznikarska. A, tu możemy jakieś modyfikacje robić broni. A to może na razie się wstrzymajmy. Nie jestem zwolenniczką upgrade'owania pierwszych, lepszych, znalezionych broni. Tu mamy warsztat. Warsztat pozwala na budowę, modyfikacje, usuwanie pobliskich obiektów oraz konstrukcji. O, czyli tu można sobie budować bazę. Dobra, czaję. Przeszukaj
Wow, patrzcie ile rzeczy. Weź wszystko. A tu też można przeszukać. A nie, tu jest pusta. Tylko, że ja się zaraz nie będę mogła ruszyć. Zobaczmy, czy... Ile śmieci? 110 na 270. A może ja sobie je tutaj zostawię w tym warsztacie? Nie byłoby głupie. Jak już jest... możliwość tutaj... zabierania tych rzeczy, to można też jest możliwość zostawiania. Bo jeżeli tak by było, to byłoby fajnie, naprawdę, bo tak jak mówię, wolałabym raczej z pustym ekwipunkiem, jeśli chodzi o te śmieci, iść na miasto, niż z pełnym. Tu byliśmy. Dobra, jest tu jeszcze kilka tych domków. Dobra, jeszcze tu luknijmy. Myślę, że warto jest wyposażyć się w te spinki, pieniądze, w razie może, nie wiem, czy tutaj będą możliwe jakieś handle, ale rozumiem, że jeśli mamy mieć umiejętności związane z rozmawianiem, no to na pewno będzie można się tutaj handlować też z innymi. Dobra, to jakiś wentylator, butelka, lampka? Nie. Dobra, tutaj nic szczególnego już nie ma. Więc myślę, że... O, tu coś jest. Pudełko z kapslami. O, jeszcze kasiorę znaleźliśmy. Elegancko. O, tu jest jakaś walizka. Kolejna spinka. Tak w sumie nie rozglądam się za tymi domami. Coś w skrzyneczce? Wszystkie puste, no. No właśnie obstawiałabym, że coś w tych skrzynkach powinno... O, patrzcie. Tutaj chyba najlepiej w nie strzelać tutaj z tego. Nice. Szybko, teraz nas skoczy obrzydliwiec. Trochę jak w Obcym, nie chciałabym, żeby mi skoczył na twarz i złożył jaja. Nie wiem, czy oglądaliście, polecam oczywiście. 4 części fenomenalnego filmu. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Jak są 3 części, to jest trylogia, a jak są 4, to jest tetrologia albo tetrylogia. Nie pamiętam. Musiałabym to sprawdzić. Jeżeli pamiętacie, możecie mi powiedzieć. Z chęcią się dowiem. Jakoś nigdy nie mogę tego zapamiętać. O, kolejna walizka. Dobra, jest 12 spinek. Tylko teraz... A, tu ani w jedną, ani w drugą. Dobra, to może tak. Kurczę, serio? Żeby aż tak szybko. To może w tą. Mówię wam, moje umiejętności tutaj z tymi spinkami nie są najlepsze. Niedużo brakuje, uda się? Czy jeszcze ociu... Drobinkę. Na maksa teraz już mam. Teraz powinno się dać otworzyć. No to ja nie rozumiem tej gry. Naprawdę. Dobra, może w drugą stronę. Też nie. W tą? Nie. No ewidentnie tu. Oj, ciekawe, mam nadzieję, że można wytwarzać te spinki, bo to będzie ciężkie. Dobra, to w tę stronę spróbujmy. Udało się. Ojku. Sukienka, spinka. No dobra, no lepsze to niż nic. Chociaż na dobrą sprawę zużyłam 2 spinki, a dostałam 1. Jeszcze jakąś sukienkę. No w sukience nie będę tutaj chodzić, przecież nie ta postać. Dobra, czy tu coś jest ciekawego? Chyba nie. No ale mamy sporo naboi, to mnie cieszy. A tutaj jest taki jakby
mogiłka. Dobra, coś tam gdzieś stuka. Zobaczmy, czy tutaj coś w tych szafkach jest. Tu jest śrubokręt. Okej. Jeszcze ostatnie domy. Tutaj też nic nie ma. Lepiej z pustymi rękoma się stąd nie... A co? O, patrzcie, a co to? Waga kuchenna. Wolałabym z pustymi rękoma tutaj się nie oddalać za bardzo. Patrzcie, kolejny pistolet. No i elegancko, widzicie? Jednak mimo wszystko tutaj trzeba być zbieraczem, żeby tu przetrwać. Coś tak czuję. Terminal. Pułapka naciskowa. Kolejny safe. Dobra, spróbujmy. Sporo tych sejfów tutaj. Dobra, spróbujmy najpierw tak. Nigdy nie mam pojęcia, czy to w ogóle się w prawą, czy w lewą stronę kręci. Nie wiem w ogóle, jaki tutaj jest zakres tych ruchów. Okej, okay, dobra. Świetnie. O, kolejny. O, naboje teraz jakieś inne, 38. Dobra, dziesiątki to mi się przyda. Przedwojenny samoróbka, pistolet, srebrny zegarek. No i elegancko tak to można tutaj działać. Dobra, to teraz co? Zobaczmy, co to jest z tym terminalem. Hakowanie. Wybierz możliwe hasło używając lewej gałki. Naciśnij X, by je wprowadzić. Jeśli wybrane przez Ciebie hasło jest nieprawidłowe, liczba liter pasujących do hasła terminalu, zarówno pod względem litery, jak i pozycji, zostanie wyświetlona na ekranie. Nie czaję. Mamy 4 próby. A, dobra, tu są jakieś słowa. Wszystkie są 4-literowe. Zgodność 0. A, czyli słowo, które muszę znaleźć, nie ma w sobie w ogóle tych literek, tak? Kurczę, to wypadałoby sobie jakoś rozpisać. Czyli to ma 4 litery. Okej. A tutaj? Zgodność 1. Aha, ale teraz nie wiem, która to jest zgodna litera. Ojejku. No to wypadałoby wziąć teraz tylko... Zostały mi tylko 2 próby. Zgodność 0. Czyli tak, dobra. Na podstawie tych 3 mogę stwierdzić, że nie będzie to nic związane z tym Jobs. Z Free... Jest 1 litera. A jak wziąłem to FUS, to jest zgodność 0. Czyli tak, na pewno pierwsza to nie będzie F. I musi to być jakaś tutaj jest 1. Przy FREE też było 1. Nie, czyli przy FUS jest 0. Przy free było 1, czyli na pewno też 3 litera to nie będzie E. Jest zgodność przy free. Kurczę, tylko teraz pytanie, czy to będzie druga R, czy 4 E. Tu mamy skin. To mi się nie pokrywa. Size. Tutaj mogłoby to być. Bo jest ostatnia E.
Nie. Blokada. Terminal jest zablokowany, będzie ponownie dostępny za 10 sekund. Dobra, kurczę, już myślałam, że 10 minut. Okej, okay. Trzeba to rozkminić, poczekajmy chwilę zatem. Musimy dojść, jak to zrobić, bo to nie jest takie oczywiste, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Czy teraz będzie to samo, czy... O nie, inne są. Oj. No tak, byłoby to za łatwe. Chyba duże znaczenie ma to pierwsze słowo, które wybiorę. Lepiej tego nie wybierać tak na pierwszy rzut. Co my tu mamy? Tak, żeby to się jakoś tutaj powielała jakaś literka w tych wszystkich. Tutaj wielu jest E na końcu. Ha! Czajcie za pierwszym razem! A, czy... Ojejku. A, tak to się robi. Dobra, jeszcze ogarniemy. Nie, to był przypadek. Ale co my tutaj mamy? Jakieś informacje. Jesteśmy handlarzami szczęściem. Mam informacje o różnych osobach. Dobra, myślałam, że coś ciekawego tutaj dostaniemy. Tutaj jest jedynie uzupełnienie fabuły. Nie, żeby to było nieciekawe, tylko myślałam, że mogłaby tu jakaś nagroda wpaść. A, dobra, myślałam, że to jest jakaś skrzyneczka. O, medeksy, one się przydadzą. Zobaczmy, jak my tutaj wyglądamy. Mamy 7 steampacków. Cieszę się, że mamy dużo tutaj tych naboi. Chociaż nie wiem, czy to jest dużo, czy nie. Taśma klejąca. Kurczę, no tutaj mi się tak trochę blokuje ta postać, czasami zauważyłam. Ale okej, co my tu mamy? Suszareczkę. Jaki wysoki zlew w ogóle swoją drogą. Chyba cały odcinek spędzimy tutaj na plądrowaniu tej miejscówki. Zostały nam jeszcze 2 domy. A nie, dobra, tu nie można wejść, ten jest zawalony. Chyba chodziło o ten most tutaj, żeby tędy się tam kierować. Fuck! Oż kurwa, się wystraszyłam. Już ty przebrzydły. Jaki zawał po prostu. Dobra. Okej. Okay. Noż to jest dziadostwo. Stanowisko kucharskie. A, to możemy sobie gotować. Dobra, ale na razie nie mamy nawet chyba takich składników. Myślę, że w przyszłości. Kurczę, ale się wystraszyłam. Dobra. Mam nadzieję, że mi szwy nie poszły z zaskoczenia. Niestety, ale jestem po zabiegu wyrwania 4/8 już, całe szczęście ostatniej. Nie należało to do najprzyjemniejszych, ale... całe szczęście jest to już za mną. Tutaj coś jeszcze, jakiś schowek u góry. Okej. Okay. Czyli co? Tutaj chyba wszystko przejrzałam. Mebelki wszystkie takie są eleganckie. Praktycznie w każdym mieszkaniu to wszystko tak wygląda mniej więcej tak samo, zauważyłam. Te termometry są identyczne, te lodówki, mieszkanka, wszystkie takie jak z takiego amerykańskiego programu, jakiegoś takiego starego filmu. Dobra, jakaś wędka. Zdziwiłabym się, jakby...
Poważnie działa? No to się zdziwiłam. Chciałam powiedzieć, że zdziwiłabym się, gdyby działało, ale faktycznie coś tam działa. Dobra, z tego co widzę, to mamy tutaj pory dnia, bo zaczęło się robić ciemno. Nie spodziewałam się tego. A tutaj jeszcze tylko zobaczę, bo tak trochę kusi. Granat odłamkowy. Nice. No powiem wam, że nie dosyć, że zaczęło padać, to jeszcze się zrobiło ciemno. Poważnie, w żadnej skrzynce nic nie było. Tak, to jest ten domek, gdzie tutaj mamy ten warsztat. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie okradnie. Przynajmniej byłoby miło. Moje uzbrojenie. Mój ubiór. Moje wspomagacze. Różności śmieci. Dobra, myślę, że te śmieci... schowaj wszystkie śmieci. Dobra, to będzie nice. Amunicję to sobie będę trzymać. O, moje obciążenie 33 na 270, czyli całkiem przyzwoicie. My póki co i tak tylko korzystamy z tego jednego pistoletu. Czy ja je mogę jakoś rozłożyć na części? Tak się zastanawiam. Zobaczmy te pistolety. Nasz ma obrażenia 18, ten 13, czyli nasz jest lepszy. Dobra, jeśli chodzi o ubiór, no to sukienki też nie będę nosić. Tą jedną obrączkę też mogę zostawić, okulary też. Czysty garnitur. Tutaj ten nasz kombinezon jest lepszy. Dobra. Jeśli chodzi o wspomagacze, też gdzieś tam swoje waży, ale na dobrą sprawę może nie będę tego zostawiać. Tutaj w różnościach tu mam te gazetki. Dobra, to chyba będzie ok. Zobaczmy. Tu możemy budować, ale też nie chciałabym wychodzić ponadto. No dobrze, moi kochani. Udało nam się tutaj przeszukać tę pierwszą lokację. Trochę rzeczy pozbieraliśmy, trochę się dowiedzieliśmy. Tym samym będzie to również koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!